Wszelkie działania, które podejmuje Ukraina, są zgodne z międzynarodowym prawem, przekonuje doradca prezydenta Wołodymyra Załańskiego Michał Podolak. Moskwa utrzymuje, że od kilku dni strona ukraińska prowadzi transgraniczny atak. Gubernator Powodu Kurskiego poinformował Władimira Putina o tym, że podjął decyzję o ewakuacji lokalnej ludności. Przewieźliśmy ludzi na bezpieczną odległość, a stamtąd zorganizowaliśmy ewakuację autobusami o dużej pojemności. Ta praca była wykonywana całą dobę i trwa nadal. Prezydent Wołody Zełenski podczas jednej z uroczystości, w której uczestniczył, pochwalił swoich żołnierzy. Każdy widzi, że ukraińska armia potrafi zaskakiwać i potrafi osiągać rezultaty. Świadczy o tym pole bitwy, gdzie nasi żołnierze nie tylko stawili opór miażdżącej sile okupantów, ale także je niszczą w sposób konieczny dla ochrony Ukrainy, naszego państwa i niepodległości. Powodem wszelkiej eskalacji, także tej w Kursku, jest sam fakt tego, że Rosja zaatakowała Ukrainę. Jednak wszelkie działania, jakie podejmuje strona ukraińska, są zgodne z międzynarodowym prawem. Podkreśla doradca prezydenta Ukrainy Podolak. Prawo międzynarodowe jasno stanowi, że kraj prowadzący wojnę obronną ma prawo do prowadzenia ataków bez względu na to, jak głęboko na terytorium wroga znajduje się konkretna infrastruktura. Mamy prawo do niszczenia wszystkiego bez względu na odległość, czy to 100 km, 10 km czy 1000 km w głąb terytorium Federacji Rosyjskiej. To jest prawnie poprawne działanie. Do dalszej inwazji na Ukrainie wezwał za pośrednictwem komunikatora Telegram były Prezydent Rosji. Niech wszyscy to zrozumieją. Zatrzymamy się tylko wtedy, gdy uznamy to za akceptowalne i opłacalne dla siebie. Rosyjskie media poinformowały, że około 300 kilometrów od granicy z Ukrainą na terenie lotniczej bazy wojskowej w obwodzie lipieckim wybuchł pożar. Teren miał być atakowany przez ukraińskie drony. Rosja, dłużna nie była, również dronami zaatakowała siedem ukraińskich obwodów. Wojska radiotechniczne sił powietrznych wykryły i obserwowały 27 dronów szturmowych, wszystkie wrogie maszyny zostały zestrzelone. Przekazał dowódca ukraińskich sił powietrznych. Celem rosyjskich bezzałogowców były obwody Kijowski, Połtawski, Sumski, Mikołajowski, Hersoński, Doniecki i Dniepropietrowski.